Cześć! Dziś recenzja smartwatcha Kumi M1, który do kupienia jest za około 100 zł. Nie jest to dużo, duża za to jest w tym segmencie konkurencja, bo Qubot, Omidigi, Duji, Emilab i dziesiątki, jeśli nie setki innych firm oferuje swoje smartwatche w takiej właśnie cenie. Sprawdźmy, czym na ich tle wyróżnia się M1. Zapraszam do recenzji. Kumi M1 ma kopertę o klasycznym, okrągłym kształcie. Jej wymiary to 49 mm średnicy i 15 mm grubości. Jest on więc większy i grubszy niż modele, z których do tej pory miałem okazję korzystać. Ma to swoje plusy i minusy. Większy zegarek lepiej pasuje do większej ręki. Jeśli masz grubszy nadgarstek, to zakładanie mniejszego czasomierza sprawia, że wygląda on jakby był damski. Minusem natomiast jak dla mnie jest grubość M1. 15 mm to naprawdę sporo. Jak zakładam albo podciągam rękaw koszuli, to mam z tym problem, bo zegarek ciągle zaczepia. Świetnie w tym przypadku sprawdza się Qubot W03 o grubości zaledwie 10 mm. Waga zegarka to około 50 gramów, nie jest to mało. Waga większości budżetowych smartwatchów oscyluje wokół 30 gramów, M1 jest więc od nich widocznie cięższa. Koperta zegarka wykonana jest z tworzywa. Metalowy jest tutaj jedynie nieruchomy bezel. Bezel ma zdobienie farbą. Zawsze jak miałem zegarek z malowanymi elementami, to farba po jakimś czasie się wykruszała albo zarysowała. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie, ale to się okaże pewnie za kilka miesięcy. Koperta jest częściowo pokryta karbonem. Dzięki temu jest odporna na uszkodzenia. Na plastikowym deklu mamy umieszczony optyczny sensor do pomiaru danych biometrycznych oraz piny do ładowania. Z prawej strony zegarka mamy jeszcze przycisk do wybudzania ekranu, wygaszania i cofania w menu. Przycisk jest plastikowy, ma żłobienie i przyjemny wyczuwalny skok. W przypadku tej wersji kolorystycznej z zegarkiem otrzymujemy dwukolorowy, biało-niebieski silikonowy pasek na teleskopy błyskawiczne. Pasek jest szeroki, wygodny i przyjemny w noszeniu, ale ma ciasne szlufki, więc ciężko się go zapina. No i średnio mi się podobają te nadrukowane na niego hasła. Ogólnie co do wyglądu Kumi M1, można mieć pojedyncze zastrzeżenia, ale całościowo zegarek ma fajny sportowy design. Pod względem jakości wykonania też nie mam się do czego przyczepić. Wszystkie elementy M1 są precyzyjnie wykonane i przyjemne w dotyku. Zegarek posiada certyfikat IP67, co oznacza, że jest odporny na zachlapania. Możemy w nim myć ręce, ale pod prysznic czy do basenu to bym już z nim nie wchodził. Wyświetlacz M1 wykonany jest w technologii IPS. Ekran jest dotykowy, ma 1,28 cala i rozdzielczość 240x240 pikseli. Gęstość pikseli na cal wynosi 265. Pod względem parametrów jest to więc taki sam ekran jak w Qubocie W03 i Emilabie KW66. Ekran M1 dobrze reaguje na dotyk. Poruszanie się po interfejsie zegarka nie sprawia problemów, jednak sam jego design pozostawia wiele do życzenia. Po przesunięciu ekranu w bok pojawia się menu funkcji w postaci mniejszych lub większych kółeczek. Wybór akurat tej funkcji, którą chcemy, nie zawsze udaje się za pierwszym, drugim, a nawet piątym razem. Sama jakość wyświetlanego na ekranie obrazu jest w porządku. Kolory są nieźle odwzorowane, choć biel jest lekko przygaszona. Dobra jest natomiast jasność, ustawiona już na 40%, pozwala na komfortowe korzystanie z zegarka. Jeśli chodzi o podzespoły, to Kumi M1 posiada chip Realtek 8762C oraz BK 3266. Natomiast jeśli chodzi o łączność, to M1 wykorzystuje Bluetooth 5.0, który zapewnia szybszy transfer danych i lepszą jakość połączenia niż starsze standardy. Oprócz tego zegarek posiada optyczny miernik tętna, krokomierz oraz sensor SPO2, co w tak tanim modelu jest sporą niespodzianką i dużym atutem tego modelu. Ponadto zegarek wyposażono w głośnik i mikrofon, które umożliwiają wykonywanie połączeń bezpośrednio za pomocą smartwatcha. No właśnie, M1 jest jednym z najtańszych smartwatchy oferujących tę funkcjonalność. Głośnik zegarka jest głośny, choć dźwięk z niego mógłby być czystszy. Abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Prosimy spróbować ponownie. Słabiutka jest dokładność krokomierza, który po całym dniu noszenia często pokazuje dwa razy tyle kroków co Mi Band 4.
Dla porównania różnica między Mi Bandem 4 a KW66 wynosiła jakieś 150 kroków po całym dniu, a w Kubocie W03 nawet jeszcze mniej. Zegarek ma wgranych 8 trybów sportowych do mierzenia naszej aktywności. Jest to bieganie, piłka nożna, spacer i tym podobne. Za pomocą M1 możemy także monitorować jakość naszego snu, ale jak dla mnie zegarek jest zbyt duży, aby mogło się w nim wygodnie spać. Wszystkie dane dotyczące naszej aktywności są zsynchronizowane z aplikacją Dafit, którą możemy pobrać ze sklepu Play. Aplikacja Dafit oferuje podstawowy zakres funkcji, jest natomiast łatwa w obsłudze i nieskomplikowana. Możemy za jej pomocą zmienić wygląd tarczy, zmienić ustawienia dotyczące powiadomień czy zaktualizować soft. Możemy też zmienić język zegarka, ale pomimo tego, że producent podaje, że język polski jest dostępny, to w menu wyboru go nie ma. Bateria smartwatcha ma pojemność wynoszącą 320 mAh. Jest to całkiem sporo, bo inne budżetowe zegarki, które testowałem, miały najczęściej baterie o pojemności około 200-250 mAh. Jedynie KW66 miał 340. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to w moim przypadku M1 była w stanie pracować przez 3 tygodnie, ale z wyłączonymi powiadomieniami i całodobowym pomiarem tętna. Z włączonym pomiarem tętna zegarek wytrzymywał około 14 dni. Naładowanie baterii w M1 za pomocą ładowarki magnetycznej trwa około 2,5 godziny. No i przyszedł czas na podsumowanie. Kumi M1 do kupienia jest na AliExpress lub w sklepie producenta za około 100 zł. Jest to więc bardzo tani smartwatch, ale o niezłych parametrach i funkcjonalności. Zegarek jest odporny na zachlapania, ma fajny sportowy design, a jego bateria zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Model ten ma też swoje wady. Bardzo słaba dokładność krokomierza, niezbyt dobrze przemyślany interfejs zegarka czy podstawowa funkcjonalność aplikacji. Wady jak widać są dość spore, ale moim zdaniem rekompensuje je obecność pulsoksymetru oraz głośnika i mikrofonu do rozmów, co w tej cenie jest ewenementem. Właśnie ze względu na te dwie funkcjonalności Kumi M1 jest bardzo ciekawą propozycją dla osób szukających taniego smartwatcha. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o Kumi M1. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.